Nowoczesne utrzymanie ruchu, zadania i metody, które warto wdrożyć. Zaczynając tym chwytliwym hasłem, przedstawię Ci dzisiaj, czym zajmuje się nowoczesne utrzymanie ruchu, jakie metody może wprowadzić, aby osiągnąć maksymalną efektywność działań. Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszam na dalszą część. Wszyscy wiemy, jak bardzo ważne jest to, aby utrzymanie ruchu w firmie produkcyjnej działało sprawnie i efektywnie. Takie elementy jak odpowiednia kalkulacja zysków i strat, działania profilaktyczne dają nam możliwość maksymalnego wykorzystania parku maszynowego, minimalizując ryzyko nieplanowanych przestojów. Służby utrzymania ruchu odpowiadają za realizację strategii zarządzania technicznego. W skład codziennych zadań przybliżających do realizacji określonych celów przy założonej strategii wchodzą takie działania jak zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i ochrona samych maszyn. Tutaj mówimy o nadzorowaniu maszyn i urządzeń oraz edukacji operatorów. W realizacjach tych działań znaczącą rolę odgrywa dokumentacja. Ważne jest to, aby dokumentacja była jasna i klarowna dla każdego z pracowników. Następnymi działaniami są te związane z osiąganiem jak najwyższej dostępności technicznej maszyn i urządzeń. I mam tutaj na myśli ograniczenie czasów przestojów tych planowanych, jak i również tych nieplanowanych. Kluczowym elementem do skrócenia czasu przestojów jest łatwy dostęp do dokumentacji technicznej. Następnie mamy działania związane z analizą i zarządzaniem ryzykiem technicznym obiektu oraz monitorowaniem wskaźników efektywności. Ma to na celu określenie, które maszyny są jeszcze rentowne, a które należałoby wymienić na nowe. Do tego zestawienia dodam również działania inwestycyjne i tutaj wyróżniam kilka typów inicjatyw. Inicjatywy rozwojowe o charakterze inwestycji kapitałowych, mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych, wymianę istotnych elementów wyposażenia, budowę nowych obiektów budowlanych lub otwieranie nowych obiektów operacyjnych, np. rozwój sieci sprzedaży. Inicjatywy modernizacyjne to inicjatywy odnoszące się do istniejących obiektów technicznych i budowlanych, zmieniających ich funkcjonalność lub poprawiających ich parametry procesowe albo techniczno-organizacyjne. Inicjatywa remontowa polega na przywróceniu zdatności funkcjonalnej lub odnowy stanu technicznego obiektu budowlanego. Wiąże się to z realizacją prac technicznych i wymianą części zamiennych. Inicjatywa oprogramowania, inaczej nazywana inicjatywą wdrożenia, polega na odnowieniu, ekspansji lub aktualizacji oprogramowania używanego w organizacji. Inicjatywa procesowa to inicjatywa, w skład której wchodzą zmiany, poprawy, dostosowania lub optymalizacji procesu organizacyjnego i komunikacji. Ostatnią inicjatywą jest inicjatywa złożona, w skład której wchodzi kilka wymienionych wcześniej inicjatyw. Już w tym momencie widzimy, że utrzymanie ruchu ma bardzo dużo na głowie, a zakres ich odpowiedzialności stale rośnie. Tutaj mam na myśli takie elementy jak kontrola BHP, współpraca z dostawcami zewnętrznymi, czy zarządzanie gospodarką części zamiennych. Ale wraz z rosnącym natłokiem obowiązków, nowoczesne utrzymanie ruchu jest wyposażone w coraz to nowsze metodyki, narzędzia i rozwiązania cyfrowe, które mają na celu ułatwienie ich pracy. Jedną z metod, która usprawnia działania konserwacyjne, jest strategia Total Productive Maintenance. TPM polega na osiągnięciu maksymalnej efektywności w zakresie wykorzystania narzędzi oraz zaangażowania pracowników i ułatwienia komunikacji pomiędzy działem produkcji a służbami utrzymania ruchu. Zwiększenie wiedzy operatorów w kwestii konserwacji i monitorowaniu stanu maszyn w efekcie wspiera dostępność techniczną maszyn, a także minimalizuje czasy przestoju. Bezpośrednim zyskiem wynikającym z tej metodologii jest skupienie się działu utrzymania ruchu na najbardziej krytycznych czynnościach. Obecnie rośnie popularność metody obsługi technicznej, jaką jest predykcyjne utrzymanie ruchu. Polega na wykorzystaniu parametrów technicznych z czujników, zintegrowanych lub zewnętrznych, które pozwolą nam wykryć awarię, nim w ogóle ona wystąpi. Parametry, które mogą pomóc w szybkim wykryciu problemu, to m.in. wibracje, temperatura, wilgotność czy poziom płynów. Dane, które będziemy pobierać, muszą być dostosowane do procesu, który chcemy monitorować. Do odczytywania danych z czujników możemy wykorzystać również system typu SCADA, który samodzielnie będzie dokonywał analizy i w przypadku wykrycia nieprawidłowości system może informować o alarmach. Najbardziej kompleksowym narzędziem wspierającym pracę utrzymania ruchu jest rekomendowany przez specjalistów system CMMS. Dzięki automatycznym, cyklicznym przeglądom realizowanym np. po upływie z góry ustalonego czasu lub określonej ilości motogodzin maszyn, CMMS skraca czas planowania i komunikowania działań konserwacyjnych.
System wysyła przypomnienia do pracowników czy firm zewnętrznych o zbliżającym się terminie i pozwala koordynować te działania z produkcją. Osobnym modułom do generowania zgłoszeń, awarii czy usterek przez operatorów lub brygadzistów zawdzięczamy to, że CMMS skraca czas przekazywania informacji, a co za tym idzie, skrócenia uległ też czas reakcji na awarię. System zapisuje wszystkie niezbędne informacje o zdarzeniach. Odnotowane w ten sposób dane mogą później służyć jako historia awarii dla pozostałych techników lub zostać wykorzystane do prowadzenia optymalizacji. Moduły magazynowe w systemie dla utrzymania ruchu są dostosowane tak, aby śledzić rozchody oraz rezerwacje części zamiennych, nadzorować stany magazynowe i informować o brakach. Dzięki ciągłej kontroli niwelujemy koszty wynikające z przestoju spowodowanego brakiem części przy awariach czy przeglądach. Cyfryzacja ewidencji maszyn ułatwia przedstawienie danych podczas audytów, a zdigitalizowana dokumentacja znacząco skraca czas poszukiwania informacji, kart awarii czy list kontrolnych. Automatyczne raporty i analizy pozwalają na monitorowanie wskaźników efektywności utrzymania ruchu w czasie rzeczywistym, na podstawie danych wprowadzanych na bieżąco przez wszystkich użytkowników. Dodatkowo CMMS, jako system dla działu utrzymania ruchu, może zostać zintegrowany z wcześniej wspomnianym systemem SCADA, aby automatycznie generować zlecenia awaryjne dla techników w odpowiednich kwalifikacjach. W podobny sposób przy bezpośredniej integracji z czujnikami system może generować automatyczne zlecenia przeglądów oparte o motyw godziny lub parametry maszyn. Dziękuję, to już wszystko na dzisiaj. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, zadawania pytań w komentarzach. Do zobaczenia. Pozdrawiam.